Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kłania się Dariusz Hampel dla Network Magazynu. Od 32 lat mieszkam w Niemczech i na co dzień prowadzę fanpage Przedsiębiorczy Polacy w Niemczech. Już od ponad chyba 20 tygodni spotykamy tu się co poniedziałek o godzinie 20. Zapraszamy fantastycznych gości i robimy coś dla naszej branży, dla network marketingu. Co tydzień redaktor naczelny Maciej Maciejewski zaprasza fantastyczne osoby, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I dzisiaj nie jest inaczej. Pozwolicie, że przeczytam, co Maciej Maciejewski dzisiaj napisał na fanpage'u. Mam nadzieję, że dobrze wypowiem nazwisko. Ujanga Bajarhu, kobieta przepiękna, przedsiębiorcza i przemądra. Najpierw była menadżerką w dużej korporacji, teraz łączy kilka biznesów z działalnością charytatywną. Również bardzo sprawnie rozwija swój system MLM. Jest mamą dwójki dzieci, a przede wszystkim kobietą spełnioną. Jej atutami są azjatycka tożsamość i europejska mentalność. Ceni duchowość, bezustanne działanie, niezależność oraz szacunek do słabszych. Uwielbia tworzyć, poznawać nowe rzeczy i ciągle pracować nad sobą. Ma niezwykle rozwiniętą intuicję, której potrafi słuchać. Dlatego dziś opowie nam, jak zarabiać pieniądze w network marketingu. Zapraszam do nas Ujangę. Hej, witam. Miło mi bardzo, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Jesteś dzisiaj razem z nami. Tak, dziękuję. Ja w ogóle nie wiedziałam, że tak miłe słowa zostały o mnie napisane. Także jestem teraz pełna jakby wdzięczności Maćkowi za takie słowa. No pan redaktor potrafi ładnie napisać, muszę tak przyznać rację. Ale muszę mu też przyznać rację, że w 110% wszystko się zgadza, co napisał. No? Jeszcze się okaże, my się poznaliśmy dzisiaj, Darku, tak? I może będziesz miał inne zdanie. To tak na początek, przedstaw się proszę i powiedz, zdradź proszę naszym widzom, co robisz prywatnie i co robisz zawodowo? Okej, no prywatnie jestem, tak jak wspomniałeś, mamą dwójki dzieci, mieszkam sobie pod Grodziskiem, w Polsce ogólnie mieszkam już 23 lata, więc już kawał czasu. Prowadzę bloga od kilku lat o nazwie Mother's Queendom, to tak zupełnie też jakby prywatnie. No i też, tak jak wspomniałeś, teraz mam kilka swoich biznesów, wiele lat pracowałam w korporacji i uznałam, że już ten czas po prostu odciąć pępowiny, robić swoje i jakoś tam się realizuję. A jeśli chodzi o biznes, no to tak jak wspomniałeś, mam właśnie kilka biznesów, w tym MLM, z którego jestem też bardzo zadowolona. Nie jest łatwo ogarniać wszystko z dwójką dzieci, jeszcze dom i pies i w ogóle wszystko na głowie. Teraz się szkoła zaczęła, ale jakoś daję radę. Chyba lubię po prostu, jak się dużo dzieje. To tak na początek, możesz proszę nam opowiedzieć twoją historię, dlaczego zainteresowałaś się kiedyś network marketingiem, z jakiego powodu zaczęłaś działać w MLM, co na przestrzeni tych lat udało ci się zrobić, osiągnąć? Ogólnie MLM to tak jak większość chyba ludzi słyszało w latach 90., na początku lat 2000, Avon, Oriflame. Ja miałam bardzo złe skojarzenia z takimi jakby, no ja mówiłam, że na pewno no ja z siebie nie widzę w takim czymś, tak? Aż potem jako jedno z moich jakby profilów kariery trafiłam do firmy Oriflame jako prognosta sprzedaży. To zupełnie, bo kończyłam ekonomię, potem byłam w analizach, potem byłam w prognozowaniu. No i tak zupełnie w ogóle z boku udało mi się do firmy Oriflame dostać do tej centralnej Europy. No i analizy robiliśmy różne i tam byłam zszokowana, że branża nadal kwitnie, jest, a mi się wydawało, że po prostu no dawno umarło śmiercią naturalną i będę sobie jakieś takie malutkie cyferki prognozować, a tu są po prostu bardzo potężny, duży biznes, zwłaszcza Oriflame
centralnej Europie, w ogóle w całej Europie. No i będąc tam 4 lata pracując, widziałam mnóstwo takich pięknych, przepięknych historii kobiet, które stawały na nodze, a tak naprawdę nigdy nie miały możliwości. I zobaczyłam, że to jest taka bardzo, bardzo fajna branża, która pomaga ludziom. I dopiero wtedy mi się otworzyły oczy i tak zaświtało mi w głowie, że kurczę, może bym kiedyś też coś takiego sama spróbowała, bo jak one, niektóre liderki właśnie w ciągu kilku lat, 5 lat potrafiły dochodzić do pensji, załóżmy, nie wiem, tak, 20 tysięcy, a w korporacji naprawdę trzeba długą ścieżkę kariery zrobić, dużo, dużo przeżyć, żeby móc takie stanowiska dyrektorskie, senior menedżerskie osiągnąć i zarabiać tyle, to uznałam, że po prostu, no, ja bym spróbowała, tak? Skoro daję radę w korporacji, to może tutaj też bym dała radę, chociaż potem się po wielu latach przekonałam, jak już zaczęłam swoje, to przekonałam się, że to nie jest tak proste, jak mi się wydawało, tylko tutaj naprawdę trzeba pracować nad sobą, a będąc na etacie wystarczy po prostu mieć doświadczenie w danej dziedzinie, być specjalistą, a w MLM, biznes MLM-owy jednak to jest takie po prostu bardzo szerokie spektrum działań i wielki szacun, tak? No ale abstrahując od tego, wracając jakby do historii, tak sobie kiedyś powiedziałam, potem poszłam do pracy do innej firmy, akurat pracowałam w Empiku, no i nastąpił ten moment, że po prostu powiedziałam, że dość, bo jestem przede wszystkim mamą, muszę przede wszystkim być tutaj w domu na miejscu, miałam nianie, praktycznie dzieci nie widziałam, no i postanowiłam, że po prostu jakby przechodzę na swoje. No i wtedy w międzyczasie też na przykład na mojego bloga bardzo dużo osób pisało odnośnie różnych MLM-ów i jakby zaczęłam się interesować różnymi firmami, potem już po sposobie pisania nawet poznawałam, która firma, kto z czym do mnie przychodzi, tak? Bo już takie mieli wypracowane swoje sposoby. No i jak był ten moment, jak powiedziałam dosyć i przechodziłam na swoje, uznałam, że kurczę, 12 godzin poświęcałam na etat, a teraz tak naprawdę, kurczę, mogę 2 godziny, 3 godziny dziennie znaleźć na MLM dodatkowy, tak, bo wiedziałam jakby swoje biznesy, co ja chcę robić, jakby wiedziałam, że chcę rozwinąć swój biznes, no ale tylko 2-3 godziny dziennie jeszcze na MLM, czemu nie? Dodatkowe źródło dochodu. No i tak to się stało, że po prostu się zainteresowałam i jestem w biznesie, akurat to jest firma LR, niemiecka firma, pewnie niektórzy kojarzą. Firma istnieje jakby już długo na rynku i to też było dla mnie jednym z ważniejszych aspektów. No ja jestem analitykiem, ekonomistką, więc no dużo różnych rzeczy też jakby nie mówię, że wszystko zbadałam, wszystkie firmy, ale z tych wszystkich, które w danym momencie były pod moją ręką i miałam akurat kontakt z tymi, że tak powiem, liderami, no to najbardziej mi przypasował ten LR. I jestem też tutaj, tak, w tej firmie. Bardzo szybko weszłam na taki program Fast Track, czyli takich szybkich zarobków dla nowo zarejestrowanych tak jakby partnerów. No i zaczęłam zarabiać 1000 zł najpierw, potem 4000. No także no, to było bardzo fajna pomoc, zwłaszcza kiedy byłam na początku swojego jakby biznesów tradycyjnych. Powiedz nam, co w latach 90. miałaś pierwszy raz kontakt z MLM-em. Co się zmieniło przez te lata? Jak wyglądał ten drugi kontakt? Co cię przekonało, że podpisałaś po raz drugi, czy powiedziałaś po prostu tak do MLM? Wiesz co, bo ja w latach 90. to ja nie byłam nigdy konsultantką, tak, czy akwizytorką. Bo to tak się nazywało w tamtych czasach. Nigdy nie byłam, były moje koleżanki, które chodziły z tymi katalogami. Ja po prostu czasem coś kupiłam i ja siebie nie widziałam w tym. Więc powiedziałam, to jest po prostu nie dla mnie i nigdy, nigdy, nigdy. A firma LR jest pierwszą, w której się zapisałam
i faktycznie zaczęłam robić, a nie, wcześniej kupiłam od mojej koleżanki parę rzeczy i ona mówi, zapisz się, zapisz, to akurat w próbę, bardzo fajne płyny, spodobały mi się zapachy, więc akurat u niej kupowałam, ale jakby zaczęłam działać, świadomie się zarejestrowałam i biznesowo zaczęłam działać w Elerze. To, co mi się spodobało, to to, że po prostu nie trzeba latać z katalogami, tak, że to nie jest sprzedaż bezpośrednia. Jakby tutaj w MLM-ie jakby są dwa różne takie jakby sposoby działania, czyli po prostu taki bardziej, że buduje struktury. Są takie, mam wrażenie, że takie jakby rozdzielone na sprzedaż bezpośrednią, a właśnie i nie sprzedaż bezpośrednia. Na sprzedaży bezpośredniej to zupełnie się nie widzę. Wielki szacun dla osób, które robią właśnie, mają katalogi co 3 tygodnie. Ja byłam w Oriflame, potem katalog ja tworzyłam, jakby byłam planerem katalogu, więc wiem jakby od środka, z czym to się je, a teraz móc pracować z takim narzędziem, naprawdę myślę, że trzeba mieć bardzo dużo umiejętności, a w Elerze mi pasuje, bo jest jeden katalog, który się nie zmienia. Ja sobie mogę z nim robić, co chcę, stworzę sobie swoje projekty, nie muszę nikomu nawet tego katalogu pokazywać i to mi się podoba, że jest sklep internetowy, tak? O właśnie, to jedna różnica, że kiedyś no to było ciężko, trzeba było zaznaczać na tych katalogach, co się chce, a teraz się loguje, wysyła się login i hasło i po prostu sam sobie człowiek robi zakupy. No to to jest akurat bardzo duże ułatwienie. No jeszcze pamiętam LR z lat 90. Tutaj w Niemczech kolega właśnie zaczął i były te takie czarne teczuszki w środku, wszystkie perfumy. Chyba miał 5 zestawów, każdy dostawał ten zestaw, się zamawiało te perfumy na takich karteczkach. Pamiętam ten czas. Zaczynał z perfum, więc akurat tutaj teraz nie mamy za dużo perfum, no ale podoba mi się to też właśnie, że jakby tutaj jest zdrowie, tak, a ja też wywodzę się ze zdrowia i prowadzę gdzieś tam zdrowy styl życia i dla mnie to jest bardzo ważny aspekt i to też było właśnie jednym z aspektów, dlaczego LR. Możesz nam proszę zdradzić, które atrybuty MLM cenisz sobie najbardziej? Na pewno to, że nie mamy sobie takich prawdziwych szefów, a mamy bardziej liderów, tak, jak to się nazywa, są takie te memy, które chodzą, że po prostu różnica pomiędzy szefem, pomiędzy bossem, a liderem, tak, więc to mi się bardziej podoba, że tutaj nie ma zakazywania, nakazywania, rozkazywania, tutaj naprawdę tej osobie, która jest gdzieś tam nad nami, menedżerom, zależy na naszym sukcesie, bo bez naszego sukcesu gdzieś tam niżej, to menadżerowie nie mają lepiej. Także to jest fajne i to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co się normalnie na etatach zawsze dzieje, tak? I możemy sobie wybierać sami ludzi, z którymi chcemy pracować, a nie, że po prostu mamy podane, o, tutaj nowy pracownik, proszę bardzo, zakolaguj się, pracuj z nim. Tylko tutaj naprawdę sami sobie dobieramy zespół, który nam się podoba, i też jakby nie mamy, mamy takie relacje partnerskie, tak, że możemy zawsze, że szczerze nam zależy na tej drugiej osobie i wydaje mi się, że to mi się bardzo podoba. No i to, że jeśli ktoś się faktycznie zaangażuje, to może wypracować takie dochody, o których po prostu bym pomarzył na etacie czy czasem w tradycyjnych biznesach, gdzie trzeba po prostu się dwoić i troić, a tutaj jak się pracuje z głową, w zespole i przy wsparciu innych ludzi, to można gdzieś tam sobie fajne zarobki wypracować. Do końca życia też, tak? Tak. Na początku powiedzieliśmy, że prowadzisz różne biznesy. Jak teraz tak porównujesz biznes normalny, tradycyjny z network marketingiem, to wszystko, co teraz mówiłaś, jaką różnicę widzisz? Wiesz co, powiem ci tak, że w biznesie tradycyjnym, no oczywiście jakby wszyscy znamy tą różnicę, jaka jest jakby różnica w biznesie, a między MLM-em, że nie trzeba tego kapitału, nie trzeba, nie ma ryzyka i tak dalej, tak? Ale dla mnie, tak jak ja widzę, bo prowadzę kilka biznesów, między innymi na przykład restaurację sushi z moim bratem, sklep internetowy, tak?
wyprawy do Mongolii, no po prostu bardzo, bardzo różnego rodzaju inne, no to tutaj w MLM-ie trzeba być takim, trzeba mieć duże umiejętności lidersko i takie samoopanowawcze, tak? Czyli że po prostu my musimy się nauczyć bardzo dużo takiego jakby z rozwoju osobistego nad kompetencjami liderskimi, prezentacyjnymi i czasem się uzbroić mega, jakby mieć taką twardą skórę do ludzi, bo niestety MLM bardzo niesłusznie ma nadal taką złą opinię przez dużą ilość społeczeństwa, niesłusznie, i trzeba się z tym borykać. A w normalnym biznesie, jak mówisz, że no na przykład, nie wiem, no jesteś pucybutem czy szewcem, no to nikt się z ciebie na przykład nie śmieje, tak? A w MLM-ie potrafi być, i to może być czasem dołujące, także trzeba się na to uzbroić w cierpliwość, a tak to naprawdę na co dzień chyba nie ma takiej jakby wielkiej różnicy, no bo wszędzie musi być taka ułożona struktura, wszędzie musi być plan działania, strategia, no i jakby wszystko też poukładane i wtedy nie ma bata, żeby to się nie udało, tak? Tak jest, nie ma bata. Nie ma bata, tak mówię. To są takie różne dziwne, mówię takie, jak mieszam po prostu języki, wiesz, ale... Ja jestem zachwycony. Jestem zachwycony, przepraszam, w ogóle fantastycznie po polsku mówisz. Nie chciałem się pytać, ale Maciej mnie tu, bo nie chciałem się spytać, z jakiego państwa jesteś, ale Maciej mówi, jesteś z Mongolii. A czy obserwujesz, jak się rozwija biznes MLM w Mongolii? Czy tam jest znany ten system? To jest bardzo w ogóle ciekawy temat. Biznes MLM w Mongolii do czasu koronawirusa, słuchajcie, po prostu mega się rozkwitał. Przyszedł koronawirus, pozamykały się granice i tak naprawdę od stycznia zeszłego roku Mongolia ma cały czas zamknięte granice, czyli teraz znowu pozamyka, jakby nadal nie ma zamknięte, nie wiadomo ile to potrwa i niestety gospodarka zanotowała ogromne tąpnięcie, tak? A do tego czasu byliśmy, jakby Mongolia była jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Oczywiście mnóstwo złoża, surowców, możliwości jeszcze jakby do zrobienia. Bardzo dużo inwestorów się interesowało Mongolią i między innymi właśnie firmy MLM też się interesowały, wchodziły. Wiem, że Forever czy Amway tam no, są bardzo znane. Oriflame już dawno, dawno temu też ma jedną z topowych liderek, która też ma na imię Ouyanga w ogóle. Także, a i ludzie jakby znają i są bardzo otwarci. I to jest tak, że tam jest, bo ogólnie jakby cała Azja jest znana z tego, że ludzie są bardziej jakby do siebie, tak, jakby proludzcy i jest większe zaufanie, dlatego też biznes MLM-owy po prostu łatwiej tam robić. Mi się tak jakby mam wrażenie, tak, że tu powiesz, dobra koleżanko, kup ode mnie, albo weź ode mnie tamto i po prostu łatwiej jest. A cię zarejestruję i tak po prostu tak idzie, tak? A tutaj jest taki opór, że co ty ode mnie w ogóle chcesz? A tam jest jak tak, myślisz, że... Skąd się to bierze? Jest większe zaufanie? Człowiek do człowieka ma większe tak. zaufanie? Tak mi się wydaje, że w Azji jest większe zaufanie. Tutaj w Europie, a w ogóle na Zachodzie jest większa tak jakby enklawa. Każdy sobie w swoim tym gniazdku żyje, tak? I nawet nie ma czegoś takiego, że my na przykład bez zapowiedzi tak w Europie, tak? Przechodzimy do kogoś do domu, a tam po prostu nie ma problemu, tam cała rodzina może się zjechać bez zapowiedzi do kogoś do domu i po prostu mega impreza, tak? Tam nie ma takiego, że właśnie, że naruszasz moją, nie wiem, prywatność osobistą, tak? Że tam jest większa tolerancja na to i dlatego też wydaje mi się, że biznesy MLM po prostu łatwiej się robi, szybciej się robi, tylko teraz mam wrażenie, że ludzie w Mongolii się śmieją, że na przykład porównują, o czegoś ja nie robiłam w życiu, że tak jak chyba każdy w życiu robił też MLM w życiu, tak? Że każdy musiał odudnić jakiś MLM, więc już w Mongolii też się śmieją, że jak już wszyscy wchodzą, to wszyscy byli gdzieś i są gdzieś tam zarejestrowani. Oczywiście tylko garstka z nich faktycznie zaczęła działać, robiła biznes, z tego jakby jakiś tam sukces osiągnęła, a ci, co nic nie robili, no to zaczęli już psuć znowu tak jakby renomę naszej branży,
co jest też znowu niesprawiedliwe, no ale tak to jest, jak się jak taki duży przemiał ludzi jakby przejdzie i gdzieś tam garstka, większa garstka odpada, to zaczynają krytykować coś, co nawet nie spróbowali, tak? Nawet LR właśnie miał w planach, żeby wejść do Mongolii, ale niestety właśnie przez to, że teraz gospodarka zanotowała ogromny spadek, no i problemy właśnie z granicami, z magazynem w ogóle, tak? No to mamy na razie wstrzymane, ale LR na przykład w międzyczasie weszła już do Korei Południowej, więc gdzieś tam realizuje powoli swoje plany, ale jak widać Mongolia jest po prostu na wstrzymaniu, bo tam jest teraz mega ciężko. Ale niesamowite, zaraz będziemy mieli ten temat. Europa rozwija się, nie tylko Europa, bo szczerze mówiąc słyszę i w Ameryce i w Anglii mamy wzrosty obrotów tak niesamowite, a tu jednak na odwrót. Tak, tak. Ale co chciałem się jeszcze spytać, jak Azja jest takim otwartym regionem, to polecasz nam, Europejczykom, żeby tutaj w Europie po prostu zapraszać takich ludzi na takie spotkania, czy jednak ci ludzie są trochę inni, co przyjechali tutaj do Europy? Nie wiem, czy dobrze by wypowiedziałem te moje pytanie, ale... O to, że na przykład obcokrajowcy, Azjaci, którzy tutaj mieszkają w Polsce... Którzy mieszkają tutaj na stałe. Radzisz nam, żeby takich ludzi po prostu są otwarci tu w Europie, czy... Jak najbardziej. To są, wydaje mi się, że tak naprawdę jakby było 10, że tak powiem, Europejczyków i 10 Azjatów, to więcej Azjatów wejdzie do twojego systemu, tak? Niżeli Europejczyków, naprawdę Azjaci są otwarci i czasem wchodzą w ciemno i czasem też, nie wiem, może taki kompleks, że może po prostu Europejczycy są lepsi, tak, oni mają kompleks do siebie, tak, i po prostu ufają, oni są bardzo otwarci i jakby no i ufają innym ludziom prędzej niż właśnie Europejczycy. A potem się z tego oczywiście okaże, tak? 5 wejdzie tutaj, 10 wszystkich Azjatów wejdzie tutaj, a z tego więcej ludzi zostanie. Mi się wydaje, po dzisiejszym naszym spotkaniu wszyscy będziemy szukali osób z Mongolii. Ja już jestem zachwycony. Macie na to pisze, że tutaj jest, że jest społeczeństwo w ogóle jakby Mongołów w Polsce i jest takie społeczeństwo, to są lekarze, tak? Większość lekarzy już jest zarejestrowane w LR-ze. Właśnie nie wiem, dlaczego akurat w LR-ze, ale no potem jak ja próbowałam... Jest to twoją zasługą? No właśnie nie. Jest taka inna pani lekarz, doktor, która po prostu wszystkie swoje koleżanki wpisała i ja właśnie się zatykałam z tym murem, że właśnie no już one były gdzieś tam już zarejestrowane, tak, znały produkty i tak dalej, i tak dalej. Także jak się okazuje, no po prostu... Łatwo poszło, tak? A ja już miałam gorzej. Mi się wydaje, że musisz wejść w polskich lekarzy i będzie, też będzie dobrze. Maciej tu pisze jeszcze, byłem świadkiem w Ulan Bator, jak w jednym budynku w jednym czasie były 3 eventy różnych firm w tym samym czasie. No, możliwe. Tak jak mówię, naprawdę w Mongolii był po prostu boom MLM-owy. No ja pamiętam jeszcze, jak taka para młodych ludzi jeszcze mnie namawiało do Amway'a, tak? Oni mówili tak, Ujanga, ty jesteś właśnie super przykładem, masz tego bloga, jesteś samotnie wychowującą mamą 2 dzieci, ile w ogóle kobiet za tobą pójdzie, pójdźmy, otworzymy rynek mongolski i tak dalej. No ale ja po prostu tak jakoś ten Amway, no tak nie bardzo, tak? Ale potem słyszę, że weszli jednak do MLM-u i po prostu tam... ogromne po prostu pieniądze zarabiają i tam chyba najwyższy u nich jest jakiś ktoś z Rosji i on to po prostu trzepie i zyskuje na Mongolii, tak? I oni się już są dowcipy właśnie o MWA-owcach w Mongolii, także... Niesamowite. Tak, czasem sobie myślę, kurde, może bym wtedy weszła, to może teraz była po prostu multimilionerką, nie? Ale wtedy byłam na etacie, nie miałam czasu, także to tak miało nie być chyba po prostu. Zgadza się. Przejdźmy dalej do naszych pytań. Byliśmy przy tym, jakie atrybuty MLM cenisz sobie najbardziej, a co jest, co cię najbardziej denerwuje w network marketingu?
Co mnie najbardziej denerwuje? Czy tak nie ma czegoś takiego? Ja ogólnie mało rzeczy chyba mnie denerwuje, tak trochę tak dziwnie mówiąc, tak? Naprawdę musi się coś strasznego dziać. No, denerwuje mnie to, że tak są różne. Tak. Po pierwsze, opinie innych ludzi, tak jak wspomniałam, jakby zewnętrzny. Taką opinię ludzi, którzy w ogóle nie byli nigdy w systemie, nigdy nie pracowali, nie liznęli, a źle się wypowiadają, no to to jest po prostu smutne bardzo. A po drugie, na przykład takie Allegro mnie denerwuje, tak, że nam zawłaszcza gdzieś tam część sprzedaży, tak, i uważam, że to jest po prostu nieetyczne. No co jeszcze? Chyba nie ma takiej rzeczy, co mnie denerwuje, tak? Ja bardzo, bardzo pokochałam ten system jakby sprzedaży, branży i no co mam ci powiedzieć, Darku? No nie wiem, nie mam nic więcej. To już dużo. Podstawa tematu. Pandemia, koronawirus, to już trwa, niedługo będziemy mieli drugi rok. Wiele branż, mnóstwo biznesu ma niesamowite problemy, ale są takie sektory gospodarcze, które na tym naprawdę korzystają. Przede wszystkim te, które potrafiły przenieść swoje działania do internetu. I tu właśnie sobie dobrze radzi network marketing. Mamy firmy, są firmy, które po prostu idą plajtę, bankrutują, a są firmy, które mają 100, 200, nawet 300% wzrost obrotu co do przed pan. Jak ten polski język jest ciężki język. Przed pandemią. Jak myślisz, skąd się, jak, dlaczego tak się dzieje? Znaczy, no na pewno łatwość dostępu teraz, tak, że po prostu wystarczy zarejestrować. A tak, na pewno się zaczęło od mentalności innych ludzi, że nagle ludzie zobaczyli, że to, co mają w danym momencie, tak jakby status quo, nie jest nigdy na zawsze, czyli ten etat może się skończyć, tak? Nawet biznes tradycyjny może się zamknąć na wiele miesięcy albo nawet splajtować. I ludzie faktycznie, część ludzi zaczęło rozumieć, że trzeba w życiu stać na dwóch nogach, przynajmniej albo na więcej, tak? A nie tylko na jednej, bo jeśli jedna się rozchwieje, no to po prostu masakra. A mając rodziny do wyżywienia, no to nie można sobie na tym pozwolić, więc dużo ludzi faktycznie jakby otworzyło oczy i sobie uświadomiło, że może faktycznie coś trzeba w życiu robić i część z nich przeszło do MLM-u. A poza tym na pewno właśnie to, że teraz w tych czasach po prostu wystarczy wysłać linka, człowiek się sam zarejestruje i my tak naprawdę też to tłumaczymy, że to przenosimy się jakby online, tak? Czyli robimy tak jak sklepy internetowe, cała branża w ogóle e-commerce, mega, mega potężne wzrosty, Amazon to w ogóle historyczne, rekordowe, także my to tłumaczymy po prostu tak, jakby to było też... Tak jakby też to było sklep internetowy po prostu, e-commerce i ludziom jakby to przemawia do ludzi, tak, że faktycznie to jest po prostu taki sklep internetowy, nic mnie to nie kosztuje, a produkty i tak są dobre, także wydaje mi się, że to, a u nas na przykład w Elerze, ale też w innych różnych firmach MLM-owych też my głównie też jakby stawiamy na zdrowie, używaj takich produktów wsiakich, tak, a na przykład nawet jeśli chodzi o chemię, mówimy, że taka chemia musi być, bo ona jest zdrowa, tak, i suplementy, większość firm MLM-owych ma suplementy, powiedzmy sobie, tak, kosmetyki i suplementy, które sprawiają, że mamy lepsze zdrowie, czyli lepsze zdrowie na koronawirusa, tak? Czyli wszystko się zgadza, w ogóle jakby we wszystkich aspektach wpisywuje się właśnie w tego koronawirusa. A jak myślisz, jakim twoim zdaniem będzie to miało wpływ na przyszłość network marketingu? Znaczy tak, ja akurat tak jak powiedziałam, jak wcześniej, jak wiele osób zarejestruje się, zacznie coś tam robić, być, to część osób zostanie, ale też zostanie grono ludzi, którzy będą mówili źle, tak? Także
ale jakby na takie po krótkim okresie pewnie, w ciągu kilku lat, to będzie tak, że faktycznie ileś tam osób zaczęło robić biznesy, ale na przykład to nie było stabilne, poupadały, ludzie zainwestowali, tak, swój czas gdzieś tam i trochę ludzi się pewnie zawiedzie, tak mam wrażenie, tak jak też historia pokazuje, tak, ale w dłuższej mierze, wydaje mi się, że tak na przełomie 10, 15, 20 lat, ludzie staną się otwarci, tak jak na przykład w Stanach, podobno co drugi człowiek jest zarejestrowany w jakimś systemie i to jest normalne, nikt się z nikogo nie śmieje, tak, i tak jak też widzę, że na przykład Śląsk jest bardzo specyficzny, że tam jest MLM-ów po prostu bardzo dużo i tych firm jest dużo i ludzie wiedzą, ludzie są otwarci i tak, no, albo neutralnie, albo pozytywnie nastawieni, tak? Na Mazowszu, u mnie tam koło Warszawy, czy tam na północy, no jest ten taki, taka jeszcze taki wzdryg przed MLM-em, ale tak jak widzę, gdzieś tam to jest tylko kwestia czasu 10-15 lat, żeby to się przyrodziło w taką otwartość, w dłuższej mierze, tak mi się wydaje. Porozmawiajmy o relacjach. Okay. Udane relacje i związki międzyludzkie to podstawa, na której budujemy nasze życie prywatne i zawodowe. Czy mogłabyś się podzielić z nami twoimi przemyśleniami na ten temat? No, jak najbardziej. Uważam, że wszystko się buduje na relacjach. Nawet powiem ci, że teraz robię zwykłe biznesy tradycyjne. To dla mnie ważniejsze jest słowo jakby wypowiedziane, aniżeli słowo pisane, tak? Czyli dla mnie ta osoba, drugi kontrahent, czy współpracownik, mój pracownik jest ważniejszy w relacji, aniżeli wszystko, co tam jest napisane na umowie, czy gdzieś tam w różnych naszych negocjacjach, tak? I tak też jest chyba, tak też jest w MLM-ie, że tak naprawdę liczy się człowiek na koniec. Zawsze na końcu tego łańcucha, że tak powiem, tu też jest człowiek, na górze też i wszędzie. I ten konsument, który nawet nie jest w systemie, a tylko używa produkty, no to też jest człowiek, tak? Bardzo ważne jest to, jakie on ma doświadczenie z tym produktem, czy mu się to podoba. I też uważam, że dla nas na przykład bardzo ważne jest, jakby dla MLM-owców, żeby wracać do tego ostatecznego konsumenta, zapytać, czy mu się produkt podoba, jakie ma wrażenie, żeby zadbać, żeby zrobić taki full service, a nie tylko sprzedać, sprzedać, sprzedać i po prostu do widzenia, mam punkty, będę miał bonus i koniec, tak? Tylko żeby faktycznie się zainteresować tym ostatecznym człowiekiem, bo jeśli taka osoba dobrze zostanie obsłużona, no to oczywiście wraca na kolejne zakupy, rekomenduje. Tak też mam wrażenie, że właśnie Thermomix działa, tak, że oni mają trudny dla mnie taki produkt, taki jednorazowy shot, ale oni głównie na rekomendacjach, czyli ci kolejni ludzie, ten człowiek, który kupił, już nie kupi dla siebie drugi raz, ale dzięki temu, że ma full service i że faktycznie produkt też jest dobry, to poleca, po prostu opowiada wszystkim swoim znajomym, jakie to jest genialne i dzięki temu ma, jakby ta osoba ma nowych takich klientów, tak? No i też oczywiście w strukturach jakby ja wychodzę z takiego założenia, że moi liderzy, no to są jakby głównie ludzie, a nie tylko moi liderzy i osoby, z którymi biznes robię, tylko staram się do takiego człowieka podchodzić faktycznie i nawet po prostu w życiu prywatnym pomóc, tak, w czymkolwiek wesprzeć, nawet jak ma gorsze chwile i tak dalej. I to się też opłaca, tak? Ja nie umiem inaczej pracować, aniżeli po prostu faktycznie dać człowiekowi całe moje serducho. Czasem się sparzam, tak? Ale jakby i uczę się na błędach i lepiej dać człowiekowi najpierw zielone światło i potem się sparzyć, aniżeli po prostu wszystkich traktować tak po prostu jak przedmioty, tak? No wydaje mi się, że w życiu jest identycznie. Spotykamy na naszej drodze i takich ludzi. Człowiek się uczy i... Oczywiście. Oczywiście. No w życiu prywatnym to jeszcze bardziej, tak? W życiu prywatnym mam wrażenie, że w obecnych czasach jest ciężej utrzymywać relacje, tak?
jak, nie wiem, tak jak porównując do mojego takiego młodzieńczego życia, to więcej się utrzymywałam z koleżankami, gdzieś tam więcej mieliśmy czasu na to wszystko, a potem jak przyszło prawdziwe życie dorosłe, dzieci, dom i tak dalej, to każdy po prostu swego goni, jakby swoje pole orze, tak? Tak się mówi? Ora. I każdy walczy o swoje życie i nie ma tak naprawdę czasu, ale ja mam na przykład z takimi osobami, moimi przyjaciółkami kontakt taki, że no nie widzimy się na przykład kilka lat, ale jak się zobaczymy, no to tak jakbyśmy się wczoraj widziały. Także nie lubię spalać ze sobą mostów, nie lubię, zawsze staram się wchodzić gdzieś tam w czyjąś skórę tej drugiej osoby, pomyśleć, co ta osoba może poczuć i traktować innych tak, jak my byśmy chcieli być traktowani, tak? Zgadza się. Następne pytanie jest, powiedz wszystkim, jak obecnie w tych dziwnych czasach szukasz i pozyskujesz nowe osoby, jak nawiązujesz kontakt i rozbudowujesz swoje struktury. Jakich narzędzi i technik używasz konkretnie? O kurczę. Zdradź wszystko. Tak, ja ci powiem, że ja ci powiem, jak ja zauważam, jak powinno być, a ja jeszcze tego w pełni nie robię. O, więc może jakby do czego ja dążę, jak ja teraz robię, ale do czego ja dążę, tak? Ja w tym momencie, tak jak powiedziałam, mam kilka te swoje biznesy i nie mam zbytnio aż tak czasu, bo ja jakby pierwszy rok weszłam jakby do MLM-u, no to po prostu bardzo dużo z siebie dałam, zaangażowania codziennie, po prostu po kilka godzin poświęcałam, tak 2-3 godziny na spotkania minimum, a teraz robię to tak ad hocowo, tak trochę głupio przyznając, tak? I oczywiście, tak jak ja zawsze jestem miła dla ludzi, czasem staram się dogadywać, czy zagadywać, tak? Ale nie w takim sensie, żeby od razu do MLM-u. Ja po prostu lubię ludzi, jestem żywo zainteresowana ludźmi, zawsze się uczę od kogoś czegoś nowego, nawet od po prostu niespodziewanej osoby. Nawet jakby sama swoją reakcję lubię obserwować, tak? Gdzieś tam na przełomie lat lubię siebie obserwować w różnych sytuacjach z różnymi osobami. Więc poznaję dużo ludzi, bywam często w różnych miejscach. O, to też jest jeden ze sposobów, że jestem często w różnych miejscach, na różnych, nie powiem, że takich imprezach nocnych, bo tam się nie da ludzi poznać, bo tam wszyscy po prostu alkohol, ale na jakichś konferencjach, na jakichś fajnych spotkaniach, na targach. Także po prostu jestem wszędzie, ale to też nie dlatego, że ja po prostu się zmuszam, tylko ja lubię wszędzie być i czasem zawsze w jakiejś sprawie idę coś załatwić, no to kilka nowych osób poznam. I nie proponuję takim ludziom od razu biznesu, tylko po prostu najpierw robię relacje, jakby zaprzyjaźniam się i jeśli faktycznie czuję, że i ta osoba mi powie jakąś tam swoją potrzebę, którą chciałaby realizować w życiu, a ja mogłabym w tym pomóc, no to wychodzę z taką inicjatywą, tak? Bardzo jakby nie chciałabym czegoś, nie lubię czegoś takiego, że po prostu do każdej osoby tylko MLM. Pierwsze co spotkałam, nawet nie minęło 5 minut, a już tam nie ma MLM komuś proponuje, tak? I wtedy się gdzieś tam spalamy. Więc faktycznie trzeba bywać w różnych miejscach, brać udział w jak najwięcej kontaktów szukasz, tak naturalnie, nie tak, że po prostu nas zaczepiamy na ulicy, tylko po prostu bywamy, jesteśmy tam w tym miejscu, coś robimy i przy okazji się przyłączamy. Ja tak na przykład bardzo dużo kontaktów poznałam, jak się przeprowadziłam pod Warszawą, wcześniej mieszkałam w Warszawie, siedziałam na macierzyńskim z córką, no to zapisałam się do strefy aktywnej mamy i co tydzień mieliśmy spotkanie dla mam. Potem też byłam w klubie przedsiębiorczych mam, potem też do Warszawy jeździłam do klubu przedsiębiorczych mam, potem na śniadania biznesu, tak? Także no naprawdę mnóstwo ludzi poznałam z takich różnych miejsc, ale i też moja praca etatowa też mi bardzo dużo dała, czyli gdzieś tam w jednej pracy, no to tam minimum kilkadziesiąt ludzi potencjalnych, które mogłyby być zainteresowane, więc jakby to polecam.
ale widzę, że w, no i tak, rozwijanie cały czas swoich kompetencji, tak, czyli gdzieś tam uczenie się o swojej firmie, o produktach, czyli jak ja pracuję głównie na zdrowiu, na też metamorfozach, tak, na odchudzaniu, no to ja automatycznie zaczynam być specjalistą w tej dziedzinie, szukać nowych informacji, właśnie brać udział w jakichś takich konferencjach czy webinarach, nawet online'owych i właśnie się gdzieś tam kształcić. No i zauważyłam, że najlepsi z najlepszych, tak, robią to tak, że po prostu mają swoje listy mailingowe, już swoją społeczność, swoją markę osobistą i po prostu na tej marce osobistej w obecnych czasach koronawirusowych budują biznesy MLM. Więc nie wiem, czy ja byłam pierwszą osobą, która to na głos powiedziała, ale, ale mam wrażenie, że to tak działa i też jakby to już chyba nieuniknione, że w każdej branży, nawet na etacie, czy w biznesie tradycyjnym ważna jest marka osobista. Dlatego też, tak, czyli na przykład taki człowiek, wielki menedżer albo specjalista w jakiejś dziedzinie, to jest taka marka osobista, o którą zabiegają inne firmy, inni pracodawcy, tak? Albo, nie wiem, mam szkołę językową, no to ja jak właścicielka szkoły językowej też bym zabiegała o to, żebym ja była znana gdzieś tam w okolicy, żeby ludzie do mojej szkoły się przyłączali. I tak samo w MLM-ie, każdy z takich wyższych menadżerów ma zbudowaną taką markę osobistą, wokół której, do której ludzie po prostu idą z zaufaniem. I tak to w tym momencie chyba wygląda i tak najlepsi z najlepszych chyba to robią i im to bardzo fajnie idzie, no bo po prostu ludzie się sami rejestrują, tak? Dlatego też bardziej chcę właśnie, tak jak powiedziałam, ja jeszcze nie mam aż takiej marki osobistej zbudowanej, ale gdzieś tam wiem, w którym kierunku chcę iść i będę to rozwijała, tak mi się wydaje, że mam stworzony taki gdzieś tam swój projekt Life Responsible, to jest skrót, słuchaj, od LR, ale to jest moje hasło Life Responsible, czyli odpowiedzialność za swoje życie, sobie tak wymyśliłam, nie? Czyli tak, odpowiedzialność za swoje życie w kwestii zdrowia, jakby wyglądu, ale i też finansów, tak, niezależności, no i jakby wokół tego mojego projektu będę budować swoją społeczność wokół MLM-ową, tak? Wzięłam trochę projekt od mojego menedżera, trochę zmieniłam, dodałam, tam masę jeszcze swoich rzeczy, bo ja jestem w ogóle kreatorką, mam mnóstwo pomysłów na różne rzeczy, więc dodałam, też jestem narzędziowa, więc wszystkie narzędzie gdzieś tam potworzyłam. No i taka automatyzacja, czyli będzie mój projekt, będą webinary, będą szkolenia, ale jakby w ramach mojego projektu Life Responsible i to też jest już jakby po angielsku, czyli mogę iść z tym na świat, tak, do Mongolii, do tej Korei, nawet tutaj w jakby cała, no po angielsku, czyli wszyscy ludzie z każdego miejsca na świecie mogą zrozumieć, bo jakby było tylko po polsku, to jest takie gdzieś tam ograniczone, więc już z przyszłości, jakby z myślą o przyszłości za jakieś tam 20 lat, no to już tam stworzyłam Life Responsible. Na razie to dopiero to robię, kiełkuję, układam wszystko, ale jakby przynajmniej wiem, w jaki sposób chcę iść i w jaki sposób jakby powinno się iść, bo uczę się po prostu i obserwuję najlepszych. Na początku nam mówiłaś, że prowadzisz bloga. Czy coś w tym kierunku robiłaś? Czy próbowałaś tak pozyskać jakoś nowych? Nie, nie, wiesz co, ja ogólnie mój blog, to się na początku się nazywał Mama Sama Daje Radę, a teraz się nazywa Mother's Queendom i ogólnie jest o takiej lifestyle'owo-parentingowo-kobiecy. Ja w ogóle od początku nie chciałam wykorzystywać mojego takiego bloga osobistego do tego, żeby nagle ludzi werbować do MLM-u. Mi się wydawało, że to jest po prostu podłe i jakby ktoś mi to kiedyś zarzuci i tak dalej, więc nigdy nie chciałam tego z tym łączyć i nie chcę łączyć, tak? Ale może... przez bloga też się budują jakieś relacje, to na pewno też coś tam się... Tak, oczywiście, tak, że... w jakiś tam sposób buduje mi się marka osobista, marka osobista i relacje z moją społecznością, ale no nie chciałabym ich wykorzystywać, nagle po prostu zacząć pisać o MLM-ie, że słuchajcie, najlepsza firma, dołączcie do mnie, ja jestem mega liderką, tylko mega menadżerem,
bo po prostu byłabym nieautentyczna, zaraz by świat blogowy mnie zhejtował, że o, sprzedała się po prostu, tak? Także wiem, jak to działa i na pewno nie będę tego łączyć, dlatego jakby mój blog jest taką jakby prywatną sferą, czymś innym, a tutaj projekt Life Responsible będzie czymś innym, tak? Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tak pogodzić, żeby nie było jakiegoś tam dyskursu. Ale mam taki plan, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnie pytanie, które mam do ciebie. Wyobraź sobie, że siedzisz w restauracji, a przed tobą pije kawę totalny nowicjusz w MLM. Wczoraj się u ciebie zarejestrował i prosi cię o kilka najważniejszych wskazówek. Jak ma działać, co robić, aby odnieść sukces? O kurczę. No jak się wczoraj zarejestrował, to jak najszybciej niech wyszukuje, gdzie jest najbliższe szkolenie i niech się tam udaje, najlepiej na dwudniowe, tak? Gdzie zaoszczędzi mnóstwo czytania, mnóstwo spędzenia samemu czasu. Więc szkolenia. Na początku, tak jak ja wchodziłam do MLM-u, no przez pierwsze 3 miesiące tu się uczyłam. Praktycznie czytałam cały leksykon LR-owy z produktami, co one robią, na co są i tak dalej, i wszystkie certyfikaty, no wszystko musiałam wiedzieć, bo nie wiem, no może po prostu praca na etacie mnie tak nauczyła, że muszę być profesjonalna w każdej dziedzinie, jak komuś coś polecam, to przynajmniej muszę wiedzieć jakby co, tak, i dlaczego. I dlatego na pewno trzeba się mega wyszkolić na samym początku o firmie, wszystko wiedzieć. Najlepiej jeszcze porównać z innymi firmami, czyli na przykład ktoś by zapytał, tak, porównał, no to umieć odpowiedzieć, a o produktach już nawet nie wspominając, tak. Po drugie, myślę, że na pewno kompetencje, takie jakby kompetencje prezentacyjne, nie wiem, to się tak mówi, tak? Czyli popracować, jakieś szkolenie wykupić z wystąpień publicznych albo z czegoś tam, żeby nauczyć się prezentować rzeczy, prezentować biznes, prezentować o produktach, może w przyszłości prezentować na szkoleniach. Także uważam, że to jest coś, co zawsze będziemy, nawet jak już kiedyś przestaniemy robić biznes MLM, no to w nas zostanie, więc warto zainwestować właśnie w swoje kompetencje, żeby podszkolić swoje kompetencje. A po trzecie, uzbroić się, tak jakby w taką twardą skórę założyć na te wszystkie różnego rodzaju negatywne komentarze, ale i też odmowy. Biznes MLM-owy dla mnie na przykład właśnie jednym z takich najtrudniejszych rzeczy w MLM-ie jest odmowa, tak? My po prostu musimy się nauczyć akceptować odmowy i to jest normalne, po prostu normalne. Ktoś tam, mój chyba jeden z wyższych tam menadżerów wyliczył, że chyba 80% ludzi i tak odmawia w MLM-ie, tak? Czyli 20% mówi tylko tak, więc jakby no to jest wpisane po prostu w MLM, to jest nie, jakby historycznie, tak? Nie mówię, że tak powinno być, bo ogólnie jakby każdy kumaty, że tak powiem, za przeproszeniem, skuma, o co chodzi, to by nie mówił nie, ale że nie skuma, tak? No to mówi nie. No, niektórzy oczywiście nie ten czas i tak dalej, no ale większość ludzi po prostu, no tutaj są specyficzni ludzie faktycznie, te 20%, które mówi tak, to są ludzie przedsiębiorczy, otwarci, tak? I po takich biznesach MLM-owych, nawet jak wypróbują, no to dalej idą w życiu, coś nowego robią, tworzą, to są naprawdę fajni ludzie w tych MLM-ach się znajdują. A większość ludzi mówi nie, więc my musimy się uzbroić w cierpliwość i nauczyć się jakby tego nie. A po czwarte wydaje mi się, że... czekaj, coś chciałam jeszcze powiedzieć ważnego, ale wymknęło mi z głowy. Dobra. Się nie było ważne. No chyba tak. No. Tak, właśnie żeby powiedzieć nie. A po czwarte właśnie najważniejsze... ustalić sobie taki czas, dać sobie taki czas, gdzie faktycznie się zaangażuję, tak? Dać sobie rok, 2 lata, 5 lat i powiedzieć, dobra, przeznaczam ten czas jakby na tą firmę i faktycznie ten czas wykorzystać, a nie na przykład po miesiącu albo po 3 miesiącach stwierdzić, o, po prostu, nie wiem, to było coś strasznego i tak dalej, tak? Tylko faktycznie zacząć działać i ocenić to po czasie, bo większość ludzi po prostu nigdy nie dochodzi do jakiegoś tam pułapu,
zbyt wcześnie rezygnuje i dzięki niemu tracą. Więc dać sobie taki faktyczny czas. Mam teraz, okej, okay, mam dzieci troszkę większe, mam, nie wiem, pracuję na etacie, mam stabilne, to może po prostu 2 godziny dziennie znajdę dodatkowo, tak? I faktycznie to zacząć robić. No, więc chyba takie 4 rzeczy, które bym na początku powiedziała. Tak jasno. U Yanga... Oj, uciekło nam. Nie wiem teraz, czy to u Yangę wyrzuciło, czy może ktoś napisać, czy mnie widać, czy nie widać, czy słychać. Może ktoś napisać, czy nas dalej słychać, widać mnie, widać i słychać, tylko poczekamy chwilę, widać cię, Darku. O, dziękuję, że dalej jesteście, ale Yanga wraca. Ja już się martwiłem, zostawiłaś mnie samego, ja już się martwiłem, co ja będę mówił, no. No właśnie, coś mnie zerwało, ale wróciłam, tak. Widziałam, że ty zostałeś, więc dobrze, dobrze. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci w imieniu naszych widzów, dziękuję w imieniu Network Magazynu, naszego całego teamu, że przyjęłaś to zaproszenie, że poświęciłaś tą godzinę, byłaś razem z nami i podzieliłaś się swoim doświadczeniem w network marketingu. Ja życzymy ci samych sukcesów. Tak na koniec proszę, oddaję ci ostatnie zdanie. Powiedz coś. O Boże. No dobra, no to nie wiem, ale no do wszystkich, do ciebie. Do wszystkich, którzy nas oglądają. No dobra, no to tak, czyli tak. Ostatnie słowa należą do ciebie. Dobra, czyli tak. Bo ja jeszcze coś powiem. Dobrze, czyli tak, no jesteśmy w systemie jakby w jednej z najpiękniejszych jakby branż, tak, działamy, znamy, wiemy. Wydaje mi się, że jednym z ważniejszych takich aspektów jest etyka w działaniu, tak, o której chciałabym, żebyśmy wszyscy pomyśleli, żeby faktycznie działać gdzieś tam etycznie i z poszanowaniem drugiej osoby, zasad firmy, szanując też inne firmy, tak, i nie krytykując i tak dalej. No i oczywiście też z dbaniem o... Dla mnie, ja jestem orędownikiem przyrody, więc dbajmy też o naszą przyrodę, czyli starajmy się kupować produkty, które nie szkodzą naszemu środowisku, które nie szkodzą naszemu zdrowiu. No i co? Rozwijajmy swoje branże i jak najbardziej swoje biznesy, opowiadajmy innym ludziom. No, niech nam się dobrze wiedzie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim. Ania się pyta, czy będzie można nas odsłuchać. Tak, oczywiście ten wywiad będzie zapisany na fanpage'u Network Magazine. Będzie też na YouTubie dzisiaj wieczorem. Tak na sam koniec, bo się tak zastanawiam, czy twoje imię u Yanga ma jakieś polskie znaczenie? Można to przetłumaczyć? Tak, tak. Ma, znaczy melodia po prostu, dosłownie, wiesz? Niesamowite. Widzisz, i godzinę temu powiedziałaś do mnie, zobaczymy, czy to, co Maciej napisał, bo przyznałem mu w 100% rację, a ty powiedziałaś, poczekaj do końca naszej rozmowy. Tak. Muszę Maciejowi przyznać rację. Wydaje mi się, że po naszej rozmowie bardzo dużo osób, wszyscy pokochaliśmy Mongolię. Jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam w ogóle z tego kraju. To cieszę się, że masz dobre zdanie o Mongolii. Znowu mi słów brakuje. Melodia na biznes. Piękna nazwa. No Maciej wymyślił nazwę. No. Melodia na biznes. Dziękujemy wam wszystkim, że byliście razem z nami. Życzymy miłego wieczoru. To co tydzień powtarzam. Wspaniałego startu jeszcze, znaczy startu reszty tygodnia, samych sukcesów. Bądźcie wszyscy zdrowi. Zapraszamy na przyszły poniedziałek o godzinie 20. Maciej zaprosi następną fantastyczną osobę.
Melodia, ale piękne imię, Melodia. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś razem z nami. Nie uciekaj jeszcze. Dziękuję. I wszystkim życzymy do usłyszenia. Do usłyszenia, pa!